Scena trzecia, podejście drugie. Dzień dobry moi drodzy, w tym odcinku na pewno zaatakujmy Japonię. Boże Japonię, pff, Chiny. Ja jestem Andrzej Kuo, ze mną jest Japonia. Rozpocznijmy to po prostu. Dokładnie. Bez kolejnych zbędnych słów. Bo wiesz, ja po prostu lubię lać wodę, że tak to ujmę. Ja to robię tak profesjonalnie. Bardziej niż profesjonalnie. Nie wiem, czy to było profesjonalne. No, profesjonalne lanie wody to na pewno było. Jakim cudem ten cały Meng Yang jest twoją marionetką, a jednak ja nie mam do niego wstępu. Ty masz do niego wstęp? Tak, ty masz. No, oczywiście, że... Serio nie masz? Tak, ja nie mam. Dziwne. Nie mogę do niego wejść. A tyle masz inną fabrykę wojskową? Co prawda pewnie takich, że karabiny są z drewna. Drewna, papieru. Jeszcze nie wiadomo z czego. Czołgi są z tektury. Pomalowane. Człowieku, jak tektury... Jak tektury... A statki są napędzane parą. Węgla. Co najwyżej nierafinowaną ropą naftową. Żeby wyszło taniej. Jaki ty masz, jaką ty masz stabilizację poparcie wojny? Poparcie wojny mam na jakże wysokim poziomie 0%. O Jezus, powiem, bo tak wysoko, żebyś kurczę. Stabilizację. Tak wysoko, że jeju, że jeszcze ci komputer nie był. Stabilizację mam za to na poziomie 12%. A, sakra. Co nie? Trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić. O, mogę zrobić. Mogę zrobić. Co zrobię? Kolejne zmiany. Posłuszeństwo i lecimy na slot badawczy. Dobra, ja sobie pójdę w... Niech będzie to... Nie będzie ustawa rozbudowy. Chiny teraz robią cel narodowy. Chwilowo są z daleka od... tego, co może im przynieść niechybną zwycięstwo. Tak, niechybną zwycięstwo. Powiedziałem to. Słyszałem to. Niechybną zwycięstwo. O. Ja wiem, muszę sobie zacząć... Dałem do moich dywizji piechoty, dałem je na mnie... No i teraz od razu zwiększył się atak. Tak, żebyśmy mogli tych Chińców pokonywać. Bo nie mają żadnych czołgów, ani nic. Więc trzeba właśnie teraz mocno w artylerię iść. Znaczy ja powiem tak, ja nawet nie mam środków, by pójść w artylerię. Nie, no to jak to akurat wiem. No i w sumie w tym momencie mógłbym zarekrutować kolejną taką jedną dywizję. Tą słabszą bądź co bądź, ale jednak zarekrutuję. Albo nie, bo poczekam. Ważne, żebyś w ogóle miał jakieś dywizje. Obecnie mam 11, w tym jedną tą potężniejszą piechotę. A mówiąc potężniejszą, jak... Posiadającą...
4 jednostki piechoty. Tak. Nie, chwila. Ta słabsza posiada 3 jednostki piechoty i jest więcej, a ta potężniejsza posiada 6 jednostek piechoty. I na przyszłość już artylerię. Ej, czemu nie idziesz w rozbudowę moich, mojego kraju? Ja tam mam, ja patrzę na do ciebie i mogę mieć dodatkowe 2 fabryki cywilne. A potem nie jeszcze... chcę nic mówić, ale chyba się trochę nie opłaca. A potem jeszcze 2 fabryki wojskowe, człowieku. Od razu jak wypowiemy wojnę Chinom, to od razu pójdziesz w to? Bo w tak, ten sposób... to no, mogę ci obiecać, od razu to pójdę. Jak... Dobra. Znaczy tak, robimy cel narodowy. Później priorytetem jest ten cel narodowy, zajęcie Chin. Później od razu robię tylko twoje drzewko mandżurskie. A, no i fajno. Na stali. Kurczę, mówią mi, że nie mam stali, a nagle się pojawia 14. Świnie to wydobywają na pewno. A tu idę w posłuszeństwo. Coś tu da w ogóle? A, siłę polityczną. Poza tym potem idziemy prosto w resel slot, potem prosto w zajęcie tego małego kraiku, co to śmiało w ogóle zmienić sobie gospodarkę patrząc na moją. Patrząc prosto w oczy mojej gospodarce. A potem uniezależnienie się od ciebie, żeby móc być z tobą na równi. Mam nadzieję, że to się uda. Może się nie udać. Powinno się udać. Jak za pierwszym razem graliśmy jeszcze na poprzedniej wersji gry, to nawet wchodziliśmy. A nawet sam robiłem kotły. I w porównaniu do serii z w porównaniu do serii jak gry... Boże, serii. Do gry na Moderneju. To mi nie zatopiono ani jednej jednostki jak tobie. Kiedy po prostu latałem pomiędzy tutaj frontem Fujian i tutaj frontem w Pekinie. Po prostu na tych dwóch frontach brałem udział. To znaczy na początku tym u góry, potem przerzuciłem część tam do Fujianu, ale ty powiedziałeś, że tam sobie poradzisz, więc przerzuciłem z powrotem to do tam, gdzie jest Pekin. No i ani jednej mi nie zatopili. A ty się desantowałeś Węgrami w Afryce. Wszystko na dno, wszystkie czołgi. Nie wszystkie. Większość. Bo jakieś 5 dywizji, czy 6. A ile miałeś? 70, 80? Gdzieś tak? Nie, 80 dywizji to miałem wszystkie. Już przesady. Ja zaś miałem wszystkich dywizji ile? Jako Koko Polska. To ileś? Tibet ma 2 więcej fabryk. 2 więcej. Wow! The Tibet, jakie państwo tu na cały czas się zastanawiam, czy w twoim drzewku Mandżuku, bo masz taki cel narodowy Huen Kyoku.
I cały czas się zastanawiam, czy to jest parodia Thank You. Zaraz spojrzę, Kłękią. A gdzie to mniej więcej jest? Od razu po posłuszeństwie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ale może... Jak myślisz? To znaczy... Albo to jest jakieś słowo chińskie. Thank you. Albo coś innego. Thank you. Thank you. Albo thank you. Zyskuję stabilizację podstawową 10%. Ej, co? Zaczekaj na chwilę jeszcze, bo muszę sobie wydać. Meksyk! Tak, Meksyk ma tutaj na Mendegans w ogóle. Kurczę, Meksyk też ma duże to drzewko. Jezusie. Komu chciało się to programować? No nie. O. I masz faszystowski i żaden. No, to jest neutralne. Wyślij tam ochotników. Może się nie wiem, uda. Czy mogę. Teoretycznie powinieneś móc wysłać. No mogę. Ale tylko jedną. To chyba bez sensu. No to nawet mi się nie chce się męczyć wysłaniem tego. Nie wiem, weź wyślij tam czołg. Będzie śmieszny. A idź. O, poczekaj, zatrzymamy. Mamy posłuszeństwo. Pakt antykomintorski. Tylko. Ojej. Myślisz? A, dołączymy. Będę tutaj w radiu teraz. Okej, cel narodowy. Konferencja współpracy. Za 15 dni będę mógł robić podstawowe czołgi. Okej. Ty robisz pierwszy pilot 5-letni, co ci daje? To ci daje... Event jakiś. No jakiś event. Jakiś event. Okej, 37 jest, no to pyk badania nad przemysłem. Aha, mogę teraz trochę pozmieniać w moich dywizjach. Usunę to. Tak, powiedz dobrze. Ty co robi Rumunia? Odnowienie sojuszu polsko-rumuńskiego. Prawie jak zawsze. Jedną Chińczycy, uprzejmie inwestorów zagranicznych. Nawet chyba nie zrobili komisji właśnie. Jak dla nas to bardzo dobrze. Ej, iść od razu w lekkie czołgi? Nie,
Na Mandżukuo to się w... Dobra, no to przemysł. No to przemysł 3 slotami. W ogóle to jest zastanawiające, co to robi rząd na uchodźstwie. No też nie wiem. Nie wiem, trzeba być podbitym, żeby do To tego chyba doszło. zostało wprowadzone w... Nie wysyłasz tych wszystkich jednostek, co to masz na wyspach? Znaczy tych? A w ogóle to tam, Co gdzie to za jest fikcja? granica ze Związkiem Radzieckim, to tam, jak masz ten półwysep taki, w sumie nawet bym mógł powiedzieć wyspę, co to jest w połowie do siebie, w połowie do Związku Radzieckiego, to tam trzymasz jeden czołg. Ja nie wiem. No Jak nie. rozpocznie się wojna, to byśmy mogli mi go przekazać? Nie. Bo chyba się nie da. Dałoby się. Nie, a Tak. nie, może. Nie, bo jak jest wojna, to chyba. Można, właśnie. Jak jest wojna. Ja w niej będę. To możesz mi wysłać. Jednostki ekspedycyjne. Wasza swoim marionetkom. Co ja często robiłem, jak grałem na kodach na single playerze. To szkolenie razy dwa gdzieś tutaj. Już wiem, czemu te dywizje, które są na wyspie, nie chciały. Wolne stocznie mam. A ja w ogóle nie mam stoczni. No wiem. Do fabryk wojskowych masz jedną. Chwila, moment, chwila, chwila, moment. Czy ty właśnie... To co się stało? Ty... Magia. Ktoś mi zarąbał jedną fabrykę, ten, cywilną. Zarabiam ci tylko może eksport, znaczy importujesz surowce. No, w sumie.
Właśnie przed chwilą mi się wyprodukował. No to fajnie. Nieźle sobie ten Meksyk radzi, faszystowski. Tak? No zobacz sobie. Zawsze wydawało, że jest bardzo słaby. O, rzeczywiście. No. Aha, to jest to. A, wyślę tak jednorazowo. To Meksykowi, niech. O, może zatrzymać? Tak. Idziemy w wojnę z Chińczykami. Ale chwilę jeszcze, bo ja tutaj mam plan 5-letni. Aha, coś tu dodaje? Jakieś wyskoczyła ci jakaś ten? Jakieś ten wydarzenie ci jakieś wyskoczyło? Czy tak. O, Chińczycy robią mi się w Czech. Aaaa, bardzo dobrze. Coś mi się nie śpieszy robić ten. Reformerami. Okej, okay, gotowy? Tak. Jak tam jest sik? Twój przemysł? Leży i kwiczy. Ale tak, czekam tylko aż zaatakujemy Chiny, by móc zająć no po prostu tą część górną. W skrócie rzecz ujmując. By jakoś rozhulać ten mój przemysł. I na wyspie masz 22 jednostki. Tutaj w samym co? Nagasaki. W samym Nagasaki trzymasz 22 jednostki plus sporą flotę. No bo one flotę. Są przygotowane na desant. Aha.
Aha, bo to desant jest. Aha, to tak. A to nie powinno się mniejszymi grupami desantować? Zdesantujesz, bo wszystkie nie mogą się zdesantować, dlatego pyta, że zdesantuje się kilka dywizji, a zaraz później już bez desantu będą do nich reszta, pewnie do nich reszta, która tam też jest. To kiedy atakujemy ten? Pod koniec, jak jest zaplanowano. No zaraz atakujemy. Za niedługo. Mamy 11 z powrotem. O, skończyła się wojna w tej Hiszpanii. W ogóle coś jeszcze, ktoś jeszcze Kto walczy? wygrał? Chyba komuniści. Nie, faszyści. O. No i fajnie. Czar, co tu się wydarzyło? Co, gdzie, jak? Zastanawiam się, czemu moje dywizje mają tego są. Ale się ruszyć nie chcą. A wiesz, że tak miałem sam, jak pierwszy raz grałem Manju Kuo? Dobrze. Co nie? Okej, już wszystko się już Wyjaśniło? wróciło do normy. Cóż, żeby nie było tak jak w poprzednim odcinku, powiem w dwóch słowach. 30 minut.
Aha, czyli trzeba skończyć, jak nie mam. Ależ tak. Dobra, to trzeba skończyć ten odcinek. Siema i widzimy się w... W kolejnym. Cześć, do widzenia, pa, pa.